Zacznijmy od tego, że jest słabe po prostu medium. No. Dobra. Jako klasa. Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Among Us. Idzie mi tragicznie. Gramy na mapie Submerged. No i co? No i super jest, super się bawię. Jest ekstra. Jest normalnie szampańsko. Nawet nie wiem, kurczę, czy ktoś idzie mnie zabić. Dobra. Tutaj mam przynajmniej time shielda, to może się wyrobię chociaż. Jakby ktoś będzie chciał mnie zabić. Oho, ktoś idzie, nie podoba mi się to. Dobra, spokojnie. Okej, klapek. Gdzie ja go bym chciał w ogóle? Klapek, klapek, klapek. Nie wiem, jak to ująć, bo w sumie nie znam mapy, ale w jakiejś windzie chyba to było. Otwórz tę mapę i zobaczysz. No właśnie, zobacz tę mapę pod tabem. Ja zobaczyłeś mapę pod tabem? Jak macie na dole lobby, to po prawej stronie, nie wiem, co to tam jest. Takie winda. Małe pomieszczenie. To jest winda. No to... słyszałem o tym pomieszczeniu, że no składzik jest, no. No dobra, czyli na dole po prawej, okej. Okay. No wezwałem ten. Teraz widziałem Bladiego i Zwolczaka wbiegającego od góry, więc na pewno tego nie zrobili, ale za to... Czekaj, kto tam jeszcze był? No i tego nie mógł zrobić. Właśnie Mardlax wybiegał właśnie z tego balastu, właśnie co ja tam byłem, i wybiegał na prawą stronę. Więc to jest podejrzane dla mnie, że on mógł w sumie też to zrobić. Self-reportik mówi? Self-report? No mógłby być to self-report. Bo dlaczego tak szybko wybiegł z balastu, no jak nie miał tam tasków? Na pewno znaczy ja nie wiem, no w sensie on wybiegał, nie wiem czy on robił coś w środku, on po prostu z no, niego wybiegał. No ale powinien zrobić taski, ja nie zrobił, więc no to jest trochę takie impostorskie, nie? Ja byłem w No to co robiłeś, Mardlax, w balaście? Nie ogarniam mapy i tych tasków, których nie rozumiem, to nie robię jak na razie. No to co, ale coś robiłeś w balaście w takim razie? No nie, nie znam żadnego tasku, nie umiem. Podejrzane. A, tu jest balast, dobra. Dobra, zagłosowałem. A tam skończyłeś, Bladeuszu. Tak, tak, tylko nie ogarniam, że to się nazywa balast, dla mnie to jest jakaś... Ale on zrobił, ale kurna, no głosujecie na Mardlaxa, on może być jeszcze Jesterem i umówić, że nie ogarnia. Nie, ja bym na razie jeszcze skipnął to w sumie. A to możemy na razie skipnąć jeszcze. Możemy skipnąć, już widzę jak skipnęliście, o dobra. O, widać właśnie, no. Kto na GT ma głosował, co? Ja cię kręcę. Ale mam dzisiaj pecha strasznego. Dobra, przynajmniej może nie zginę. Idziemy do lobby. Dobra, co my tu mamy? Q. Okej. No i jazda. Okej, zrobione. Co dalej? Mamy tutaj Vexiego. Lecimy sobie do naszego głównego pomieszczenia. Głównego pomieszczenia, do przycisku. Zróbmy tą lunetę. Oj, trakowanie. Jak ja tego nie lubię. Dobra. Ja lubię fest tego taska. Te taski tutaj są mega trudne, kurczę, szczerze. Nie wiem, czy to, że to jest aż tak wymagające, jest dobre. Ciężko się gra na tej mapie po prostu z tym. Ladi, o kurde. Dobra, nacisnąłem po prostu, bo się przestraszyłem. Mamy Mardlaxa. Okej, tego musimy wziąć. Szybciutko. Trzeba stąd spierdzielać, bo to jest niebezpieczne miejsce. Oj, dobra. Queen. Dobra, co się stało? Co się stało, Vexi? A, Quick się on mnie zabił. Ej, gdzie ty pobiegłeś, jak się spotkaliśmy? Na górę, do tego, do researcha. I tam minąłem też Mardlaxa. Do researcha, dobra, okej. Okay. To mogę potwierdzić, bo go widziałem tam. No, tak było. Vexi, gdzie jest ciało? Ciało jest koło mnie, czyli tam, gdzie było ostatnie ciało. Czyli? Czyli windzie w lobby. Czyli ktoś uwielbia żerować w tym miejscu. Dobra. Nie no, ale Quick się o mnie zabił. No to Vexi niewinny jest, no. No nie wiem, czy takie niewinne, bo mógł po prostu też Vexi i zabić go tam w tej windzie. Nie, Quick był szeryfem, ja jestem deputy, no. A, okej. Quick był szeryfem. Kto mówi, że jest deputy? Mongo, dobra. A,
Okej, no to ma A, sens. czyli chciał kogoś zabić i Tak, więc jadą. skoro Spik się wyrąbał na Ale Weksy, no z to... drugiej strony mogą, może być też lojerem Weksiego, to druga sprawa, tylko chciałbym zaznaczyć, Kogo ale... skułem przed chwilą? Kogoś Dobra, skubałem. ja... Tylko, że ten Madlax raczej jest Nie, impostorem. no Mardlax bym nie zabił w sumie, jak tak teraz myślę. Ej, słuchaj, ja miałem opcję Jesteśmy kimś Ebiego teraz. zabić, a zwłaszcza, że nikt tam nie poszedł. No miał idealną sytuację, żeby mnie zabić w sumie. No to wy dwoje. No nie, no. Ja bym mógł Coś się zabić tu Bladiego na kryje, no. luzie. Ktoś tu kogoś kryje. Dla mnie to jest Tylko albo Abby pytanie Madlax, albo kto. Bloody Zwolczak. Nie wyda... Nie, no pierwszą rundę nie mógł Bloody ani Zwolczak zabić. No to jak Tak. oni Oni się razem kryją, no to... biegali. Ale jest jeden kill, A oni zauważ, biegli no. zupełnie z innej strony wtedy. Ale jeden kill był tylko. No dobra, ale oni biegli od góry w balaście, a kurde, lobby jest strasznie daleko od tamtego miejsca. Weksi A też teraz może nie za może tym być. wszystkim kryje podstępny ATM, który wszystkich oskarża, a tak naprawdę sam Nie. coś knuje. Fakt, No że w też tej tak rundzie może raczej nie być. miał kiedy to zrobić, bo widziałem, praktycznie większość czasu go widziałem, ale mimo A wszystko... mam na Dobra, kogo bo ty Bloody... głosujesz? Ale zginął też w tej rundzie... Nachos chyba Tamtego. zginął jeszcze w tej rundzie, nie? Ktoś go widział w ogóle? Kto na kogo głosuje teraz, bo ja Nie zgłupiałem? no, ja to Ja skipuję. skipnąłem. Na Bladiego. W sumie Nie na dałem. mnie, co ty pierdzielisz? O, Ja wow! pierdolę, Majora naprawdę? jakiegoś mamy. Czemu go wy... No i chuj, dobra, no teraz tak, jak jest dwóch impostorów, no to jest po robocie. No jest po robocie, powodzenia. No. Ja pierdzielę, co za głupie Major, ale głosy! jakiś Mówię no, wam, ATM uprzedzony. jest zabójcą! Co za głupie głosy. Nie wytrzymam. Trzeba zgłosić przycisk, może zdążę. Oj, dobra, pójdźmy szybko, bo jeszcze póki co nie będziemy w stanie tego zrobić. W sensie nacisnąć przycisku. Pójdźmy sobie szybciutko. I zróbmy sobie tutaj tego taska. Oj, za dużo. Okej. Okej, zrobione. I na kogoś to sobie po prostu kliknę Time Mastera, też Shielda. No nie, no kurde. O! ATM już za mną biegł, już chciał mnie zabić, No widziałem nie, to! ja chciałem Wywalcie przycisk dać. ATM-a! No nie, Wywalcie jestem go! majorem! Jestem Wywalcie majorem! go! Dałem Bladiemu dwa głosy, ktoś na niego zagłosował i do tego go wyjebaliśmy. Nie. Nie, wywalcie ATM-a! No ty jesteś, no jestem majorem, no. Kto jest Mogę, inżynierem? Ja Czekaj, jestem, ja co? jestem. A kto jest deputy? Ja jestem deputy. A Mongo jest deputy. No wiem, że Vexy jest niewinny, na stole. Czekaj, ile było głosów wtedy? Czekaj, 3, 4, 5, 7. 6, Na 7. Bladiego. Nie, Kto dał 8 na było głosów. Bladiego? 8 było głosów. Kto dał na Bladiego, bo ja dałem dwa głosy na Bladiego. Nie, dobrze, bo Ja jest dałem na major, Mardlaxa. rzeczywiście jest major. No dobra, przyznam się, ja dałem na No Bladiego. i ja dwa no dałem. Dobra, kto jest inżynierem, niech powie. Ty, Vexy, mówisz, że dałeś dwa głosy? A, Nie, ja dałem. dałem. Nie, Co? Vexy w sensie, że dał głos na Bladiego jeden. To były A. trzy, ja dałem dwa, Vexy jeden. Ale nie No to. rzeczywiście major. Na pewno No jest to major. albo Mardlax teraz. Nie wiem, kto jest Albo Abby, majorem no. teraz, kurde. No jest major, mamy inżyniera. Wiem, że Vexy jest na stówę niewinny. No, ja wtedy skipowałem jako jedyny w tamtej rundzie, jakby było 7 Zwolczak osób. mówi właśnie, że jest inżynierem, no to kurde. Nie Drogą dałem kogoś dla eliminacji wychodzi, bezpieczeństwa że na Abby Mario. jest podejrzany i Mardlax tylko, no. No, nie, no jeszcze Zwolczak. Nie, bo No Zwolczak jestem powiedział, że jest inżynierem. inżynierem, naprawiał przed chwilą Aha. właśnie. Ja potwierdzałem za pierwszą rundę Zwolczaka i Bladiego. W drugiej rundzie też widziałem Bladiego i wiedziałem, że on nie może zabić. No nie wiem, dlaczego go wygłosowaliście w ogóle. No bo mnie Bo był oskarżał. podejrzany. No to. No to chyba drugą eliminację i Mardlax, a jak będzie Jak dalej nie grał, to Mardlax, chyba jak nie Abby. Tabi, no. No. Aha. No Ja nie da się przez tego inaczej, poszedł. no. Kurde. No, Vexy i Among'o muszą być niewinni, tylko co reszta? No, Zwolczak też może kłamać, że był tym. Jestem Że inżynierem. jest Ale jest inżynierem. inżynier. nikt inny nie claimował inżyniera, więc No, w no, on sumie pierwszy powiedział tak. i było naprawione. Nikt nie zginął, a teraz było naprawione. No dobra, no A rzeczywiście. weźcie się, walcie. No i No. GG. I po Mardlaksie, papa. No, No Bloody jest, nie Mardlax tylko był? w Mardlaksie, to jest koniec gry. Drogą A eliminację serio? musiało być. No. Drugim był Bloody? No. No, ta, Bloody, ale to był tutaj czekali sidekick. był. Wiedziałem. A, czekali sidekick. Ty, O, Kropel, ja cię, ty mi próbowałeś tam zapędzić, żeby cię trzasnął, żebyś mnie trzasnął? Ja cię trzasnąłem w końcu? Dobra, Ebi, jakby Ale tak. kurde, byłeś Dobra, blisko. zaczynamy. Nie, no klap, szkoda mi trochę. Końcu! No Jezusku, ile Klapek, można chodź było tu. czekać. Dobra.
Dzień dobry, witam serdecznie, kolejny odcinek. Like, sub, Twitch TV Szejbie. Gramy sobie nową klasą. Medium, który tam, który już nie jest do końca nowy, ale dopiero pierwszy raz mi się w życiu trafił. Dobra, więc tak, lecimy sobie na reaktor. Zapraszam oczywiście do lajkowania, to w sumie już wspomniałem chyba. No i co? No i lecimy sobie. Lecimy do meda. Gramy sobie w 8 osób teraz aktualnie. Nie gramy na tym submerged, ponieważ byłoby troszkę bez sensu grać w tym momencie. No gdybym umarł w pierwszej rundzie i nie wykorzystał tej roli, byłoby trochę smutno. Dobra, no Mardlax wszedł. Wydaje mi się, że Mardlax nie jest rzeczywiście impostorem i rzeczywiście normalnie wszedł, kiedy ja skończyłem. Wtedy nie mógłby do końca wyczuć, kiedy powinien wejść na ten skan. Dobra, w takim razie poszedłbym do tych świateł. Trochę się cykam, że po drodze ktoś mnie zabije, ale miejmy nadzieję, że tak się nie wydarzy. Dobra, ktoś naprawił. Naprawił je Delvex, spoczko. Idźmy sobie na dół. Zróbmy sobie kabelki. Kabelki zrobimy sobie szybciochem. Czy do mnie idzie chyba. Aha, sandwich. Trochę mi się to nie podoba, tam mamy quitka. Dobra, podejdźmy sobie tutaj. Zrobione. Chcemy iść do komunikacji. Dobra, kurna, boję się ich. Pierdzielam stąd, w drugą stronę zupełnie. Pójdźmy sobie może na kamery. Ustawmy sobie przy okazji garlic. Zresztą popatrzymy na kamerach. O, dobra, uf. Gdzie? Gdzie jest skill? O, tak, ja go widziałem praktycznie niedawno. On był w O2. Gdzie jest ciało? Jeszcze raz? Teraz jest w komunikacji. Komunikacji. On zginął po prostu na środku. No dokładnie. No, no chyba, tak, chyba coś takiego było. Czyli co, w komunikacji on zginął? Tak, tak na wejściu. Ja byłem przy ekranie, potem patrzę, quitek się wywrócił, nikogo nie ma. Aha, no ogólnie sandwich był też obok. Zobaczył też ciało, ale to nie był sandwich. No chyba zielony był w komunikacji. No, on był na, on robił download chyba w drzewku, bo ja tam robiłem tego, to właśnie drzewko, te zmiany tam. Chcesz powiedzieć, że Mardlax tego na pewno nie zabił? No, co chcesz powiedzieć? A, myślałem, że mnie nie słychać. No, no to tak, no to Kietek ostatnio byliśmy razem z Abim. No tak, no byliśmy, no właśnie dlatego tłumaczę, no, że go widziałem, on robił download i pobiegł najwyraźniej do tego, do uploadu w komunikacji, ale ja właśnie widziałem też go z tobą, no i się zastanawiam, czy ty go tam nie walnąłeś przypadkiem. Podejrzany! Jeden drugiego oskarża. No bo może być druga taka opcja, że po prostu my się wrabiamy teraz, a tak naprawdę ktoś inny tam pierdolnął i poszedł sobie po prostu. Albo po prostu to jest AB. Przy kompsach jest węd, nie? Więc mógł zdążyć chyba. Bo ja bym za nim nie chodził, jakbym go capnął. No dobra, no to ja też bym za nim nie chodził, w sumie nawet nie szedłem. ale no tak to bym się nie przyznawał do tego, że praktycznie go widziałem cały czas przy tym drzewku. Można powiedzieć, że ktoś by właśnie też ramno i był szybki węcik. A skąd on przyszedł? Nie wiem, ja robiłem kable, potem pobiegłem do tego, do drzewka, on już tam stał. Ja wcześniej biegłem od świateł, tylko ktoś inny chyba naprawił te światło, tylko dokładnie nie pamiętam, kto to był. Nie, mi się wydaje, że Vexy tego nie mógł zrobić i Mardlax tego nie mógł zrobić. Z tego killa ich oczyszczam. W sumie Omoga też mogę szczęścić, bo ja byłem koło niego w medyku. Ale też trzeba mieć pod uwagą to, że może być wampir po prostu. Ej, dobra. Ej, Biego też w sumie mogę szczęścić. Bo nie mogę się stonować. Nie. Jak Ej był. No to co? To, że możesz mnie szczęścić w jaki sposób? No bo jak próbowałem się skanować, to nie pokazywałem się. A, no właśnie. Mardlax tego nie mógł, Mardlax jest czysty. Oj, ktoś... No nie, no i ktoś mi podjebał rolę, ale sad! Może się bronicie. Ja pierdzielę, nie wytrzymam. I akurat ktoś musiał podpierdzielić. No nie! Ale sad! Nie wytrzymam. No nic, ale mam, byłem tą klasą, no. Co mogę powiedzieć? Byłem, to byłem, na chuj drążyć, no. Cóż. A przynajmniej mam tytuł, no co mogę powiedzieć. Co z tego, że jej nie użyłem? Nie, no oczywiście, że użyję tego jako nowa rola. Grałem nową rolą, lul, nikt mi nie może nic narzucić, to nie jest żaden nawet clickbait.
Łatwo z widzami, którzy nacisnęli w ten odcinek tylko dlatego, żeby zobaczyć, co robi dana klasa. Nigdy się już nie dowiecie. Chyba, że kiedyś znowu będę medium. W tym odcinku tłumaczyłem, co robi medium, ale od jakichś 6 odcinków i go nie dostałem. Dobra, ja bym tutaj postawił sobie czosnek. Niech będzie. No cóż. Teraz kto mi mógł podwalić rolę? Mógł to zrobić sandwich albo... Oho. On padł 3 sekundy temu jakoś? Praktycznie tak. Na mnie. No, dosłownie. Nie, dobra, to byłem na witalcach. To jest klapek. Mógł Warlock wlecieć chyba. Ogólnie ktoś mi podjebał rolę. Wydaje mi się, że albo zrobił to właśnie Quitek, albo sandwich w tamtej rundzie. Albo Mardax jeszcze miał opcję na początku, jak ja się skanowałem. No. Generalnie to w poprzedniej rundzie padł? Padł Quitek w poprzedniej rundzie. A, generalnie jak coś, to Sheriff go zarąbał. A, on go... Dobra, Mardax podjebał mi rolę jak coś. To Mardax jest czysty. Kurczę, to mi niweluje... Nie, Mardax jest na 100% czysty. Czyli co, że Sheriff? Nie, no niemożliwe w sumie, że Sheriff go zabił. Sandwich siedział na kamerach, potwierdzam. Ej, mam takie pytanie. What is your killer role? My killer is Sheriff. No to czyli on musiał być jakąś neutralną rolą, bo inaczej no to tak to by się runda skończyła. A Sheriff się nie przyznaje, czyli co? Czyli my killer is Sheriff, no to chyba, że on był Sheriffem. Może byłem Sheriffem. Może się wyrąbał. Wydaje mi się w sumie za poprzednią rundę, że po prostu Delvex go jebnął i zgłosił jako Sheriff. I teraz chciał jebnąć mnie. Mi się wydaje, że może tak być, bo teraz Delvex wywalił się praktycznie na mnie. Jakby się runda skończyła wtedy, jakby trafił impostora. No, ale to mogła być neutralna klasa. Jak zabije neutralną klasę, to nie ginie. Chyba tak ustawiłem go, jeśli się nie mylę. No, ale mówisz, że shifter był, no to shifter chyba jest neutralny. Nie, tak? No, klasa. Nie, shifter jest. Ale to jest tym, jak chwyciłem AB'ego rolę. Nie, no czemu? Znaczy nie, bo. Czemu klapek? Ta zmiana ról wszystko pomieszała, dlatego no ja widziałem AB'ego z Delvexem, no ale jak to Sheriff, no to... No, jeśli mamy wykluczone, że to nie jestem ja, AB, Martlek, Samongo. A czemu ty, Vex, jesteś czyszczony? No bo byłem z tobą debilów w specimenie w pierwszej rundzie. Byłem z tobą. To w pierwszej rundzie tylko. No dobra, ale jest jeden impostor. No ale Delvex, jeśli był Sheriffem, no to nie... Po prostu go strzelił. Nie, no, ja jestem Sheriffem, bierzecie coś. Jak to ty jesteś? Może zabierać nie. Jak to sterujesz teraz, kurde. No, że steruję jak nic. Nie wiem, klapek? Nie, no ja bym to skipnął. Że jest klapek, bo... Skończmy taski, jest mało tasków. No, jest najlepsze. Dobra, skipnijmy to jeszcze. Nie rozumiecie moich potrzeb. Weź mi powiedz, gdzie Delvex był. Dobra, Delvex i pajacu. Nie rozumiecie moich potrzeb. Ej, gdzie ciało odwali? Ciało jest w medyku. Dobra. Nie rozumiecie moich potrzeb, jeszcze ci powiem. Weźcie do dupy, nie rozumiecie moich potrzeb. Dobra, task complete. No to co, popatrzymy sobie admina po prostu. Ktoś portal też stworzył. Dobra, specimen, laboratorii, dwóch komunikacja, dwóch laboratorii. Okej. Okay. Teraz zobaczymy. Ktoś zginie. Przekonajmy się. Żyją. Nikt nikogo nie zabija. Sandwich biega z Vexim. Klapek wychodzi z specimenem. Aj, no to w sumie jeśli jest klapek, no to dlatego to nikt teraz nie umiera. Ja się trochę cykam i stąd spierdzielam w takim razie. Chyba, że pójdę teraz... Wrócę jakoś, tylko boję się rzeczywiście klapka. Klapek rzeczywiście jest duża szansa, że jest impostorem w tym momencie. Dwie osoby w labie, jedna w specimenie. Amongo. Ale wszyscy żyją. Sprawdźmy, kiedy ktoś zginie. Wydaje mi się, że... O, dobra. 2, 3, 4, 5... Dobra, jego ciało ma 5 sekund. Ktoś... Dobra, to chwila, bo ja teraz mogę powiedzieć... A, 2 sekundy przed zgłoszeniem Delvex zginął. No tak, tak, tak. No, a od kogo? Nie mam napisane, tylko mam czas pokazany, że Delvex zginął 2 sekundy przed zgłoszeniem. A, okej. Okay. No tak, no to tak zgłosiłem. Czyli wampira możemy mieć.
Nie no, wydaje mi się, że on był szeryfem. Ogólnie ten kill ma 5 sekund. No i tak, ten kill jest obok medyka, przy wejściu do medyka. No klapek. No tak, tak mi się wydaje, klapek, bo kurde, nie padały żadne kille, bo klapek był w specimenie przez dłuższą część rundy. Trzy osoby były w medyku, kiedy patrzyłem admina jakieś 10 sekund temu. Kto tam był? Ja wchodziłem do dekontaminacji, a Mongo wychodził. Okej, okay. Tak. A Monga potem spotkałem w adminie, więc na pewno tego nie zrobił on. Klapek wchodził do specimena, no nie, był w środku. Czekajcie, nie. Tak, ale patrz, jak wychodziłem z laba, to widziałem Weksiego i Sandwicha razem wtedy. Weksiego i Sandwicha, no tak, oni biegali razem. On wchodził, no. Ej, chyba, że robimy coś ja nie takiego. Ej, wytłumacz mi jedno. No. Jak on może być szeryfem, jak, no bo przy tym killu na Delveksie, co nie? Wtedy nagle poszło z jakiegoś powodu, że jest szeryfem, ale czemu? Przecież Delvex nie był impostorem. No bo ten, Mardlax... No Delvex sam się wyrąbał, bo był szeryfem. Sprawdził Quidka. A on był, to czemu mówicie, że Vexi jest? Nie. Nie, Vexi pajacem był, no. Vexi był pajacem prawdopodobnie. Po prostu no. Mardlax sprawdził Quidka i było, że szeryf go zabił. A Delvex właśnie go zgłosił i był najbliżej jego i potem się wywalił chyba na mnie w drugiej rundzie. No, najprawdopodobniej tak nie było. Nie, mi się wydaje, że to był wampir, bo mówię, Vexi chodził za mną cały czas, a ja klapkę nie widziałem przy nas. Co no nie? Ale klapek poszedł do tego, bo do... Ty wbiegałeś sandwich. Gdzie byłeś, klapek? Vexim. Co robiłeś w tej rundzie, klapek? No ja byłem, najpierw poszedłem sobie do góry zrobić sobie teleskopy i potem poszedłem na dół przez specimen i zgasły światła. No to poszedłem przez O2, żeby wejść tam i zrobić... Gdzie ciało znaleźliście? Na wejście do meda jest ciało. No to musi być sandwich, bo sandwich z Vexim razem chodzili do mojego. No nie wiem, ja to skipuję, bo dwa taski zostały. Skipujcie. Ja mogę sprawdzić i w razie czego zrobimy na taski. Dobra, jolo i tyle. No kto nie głosuje? No mówię, on za mną chodził cały czas, więc to nie jest nie zagłosował. No w sumie to by było bez sensu, gdyby sandwich go zabijał wtedy. No chyba, że tak mnie bardzo wkurzał, ale... No to on cały czas za nim biegał. No. Dobra, niech oni naprawią światła, ten go sprawdzi, ja wtedy zgłoszę przycisk. To jest plan. Że to jest dobry plan. Walić kurde te taski, ja nie chcę wygrywać przez taski, trzeba to zrobić kurde na umysł. Niech... Tylko, że on chyba może używać umiejętności dopiero po 30 sekundach, mam takie wrażenie. Aha, chciałbym Vitalsy. Zginie. A, nieważne. No i wygrano. No tak myślałem, że właśnie nie klapek się zginął. Nie da się, kurwa. Nie, no da się. Nie da się tyś sprzątać. A, czyli no, klapek. No nie musiałeś sprzątać. No ja myślałem, że jestem impostorem. Rundę z jakiego powodu? Co mówisz? Co? Ale myślałem, że lawyer też musi zrobić te krzyże. Bo ty wracasz z Vexim i w medzie właśnie was mijałem, więc dlatego tak sądziłem, że mogłeś ty go rąbnąć. Nie, no nie ma co dokładać. Tak, ale dawno się skończyło, bo przez taski nie. Tak, przez taski. Tak, Klapek się opierdziela po prostu. A kto był szeryfem, bo nie zwróciłem uwagi? Kto był szeryfem? Delvex był? Ja byłem. Ja myślałem, że jestem impostorem, bo poszedł sobie coś zrobić do jedzenia i tak. No to jak Delvex umarł? Jak Delvex umarł? Delvex. Wokół niego latałeś. Ty latałeś wokół niego. I ty wokół klapka latałeś. Takie buty.